Sport we Włocławku. Jak Państwo doskonale wiedzą, odbyła się Rada Nadzorcza w klubie koszykarskim Anwil Włocławek. Ja oczywiście zgłosiłem wobec przedstawicieli miasta w Radzie Nadzorczej bardzo konkretne oczekiwania. Tym oczekiwaniem była oczywiście przede wszystkim normalizacja sytuacji w klubie, bo to, co się dzieje, oczywiście jest dla miasta, dla mnie jako współwłaściciela tego klubu sytuacją nie do przyjęcia. Państwo doskonale wiedzą, że w ramach dość trudnego budżetu żeśmy znaleźli pieniądze dla klubów sportowych na tak zwany program rozwoju sportu we Włocławku, czyli używając wcześniejszej nomenklatury, to oczywiście chodzi o sport tak zwany kwalifikowalny, czyli profesjonalny. Znaleźliśmy pieniądze 900 tysięcy. Te pieniądze zostały podzielone, 800 tysięcy zostało podzielonych na dwa kluby sportowe, na Anwil Włocławek i na Włocławie. 100 tysięcy żeśmy podjęli taką decyzję, żeby tego nie dzielić. Te 100 tysięcy pozostawiliśmy do dyspozycji Urzędu Miasta, ale nie w tym sensie, że my będziemy tymi pieniędzmi swobodnie dysponować, ale chcemy przeznaczyć te pieniądze na rozwój sportu dzieci i młodzieży i na takie imprezy, które rzeczywiście będą się cieszyły dużym zainteresowaniem mieszkańców Włocławka. Ale wracając do klubu koszykówki, w związku z tym, że po raz pierwszy w historii miasta, mogę powiedzieć, została bezpośrednio z budżetu wydzielona dotacja na sport profesjonalny, czujemy się zobowiązani, żeby te po prostu pieniądze zostały dobrze spożytkowane. Jest to obowiązkiem moim jako współwłaściciela i oczywiście osoby, która stoi na straży, mogę powiedzieć, pieniędzy publicznych budżetu miasta. Więc absolutnie nie możemy pozwolić sobie na to, żeby te pieniądze zostały niewłaściwie spożytkowane. Tym bardziej, że takie jest oczekiwanie mieszkańców. Ja ze swojej strony też spotkałem się z wieloma zarzutami, dlaczego prezydent Włocławka, budżet miasta dotuje sport profesjonalny, koszykarzy, którzy są sprowadzani tutaj zza oceanu. Można byłoby te pieniądze inaczej przeznaczyć. Ja jednak, tak jak powiedziałem, biorę odpowiedzialność za to, za moje decyzje, gdyż uważam, że Anwil Włocławek jest wciąż niekwestionowaną marką Włocławka i dlatego uważam, że ten klub trzeba wspomagać, ale zrobię ze swojej strony wszystko, powtarzam, wszystko, żeby tą sytuację w klubie normalizować, żeby przede wszystkim zaprowadzić tam porządek organizacyjny i taki jest główny cel. Dlatego zostało zgłoszone oczekiwanie wobec członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, jak Państwo doskonale wiedzą, podjęła decyzję o rozwiązaniu kontraktu z trzema zawodnikami i z trenerem. Ja oczywiście taką decyzję Rady Nadzorczej akceptuję, co nie oznacza oczywiście, że jest to koniec zmian organizacyjnych. Ja uważam, że przede wszystkim zrobię wszystko, żeby klub działał w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie organizacyjnym i gwarantuję Państwu, że w ciągu najbliższych sezonów doprowadzę do takiej sytuacji, że klub zyska stabilne podstawy organizacyjne i również finansowe. I dlatego takie oczekiwanie zgłosiłem na początek. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są to może decyzje twarde, niepopularne, ale też zdaję sobie sprawę z mojej odpowiedzialności, że są to pieniądze publiczne i dlatego też takie decyzje zostały podjęte. Również mogą się Państwo spodziewać, że podobne decyzje będą podjęte, jeśli chodzi o Włocławie, klub piłkarski w najbliższym czasie, w związku z tym, że Włocławia też otrzymuje pieniądze z budżetu miasta i też nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek bałagan organizacyjny. A też myślę, że Państwo powinni wiedzieć, że zarówno Włocławia, jak i klub koszykarski Anwil mają bardzo poważne zobowiązania finansowe z poprzednich sezonów. I tutaj mówiąc wprost, w tej chwili, z tego co ja pamiętam, Anwil Włocławek, jest to zobowiązanie około 2 milionów złotych. Także Państwo też muszą mieć świadomość i też Państwo muszą mieć świadomość tych decyzji, które Rada Nadzorcza podjęła. Między innymi to duże zobowiązanie, ten duży dług, który ciąży również wobec Skarbu Państwa, bo to są, jak Państwo wiedzą, długi ściągane w pierwszej kolejności, były przyczyną tego, że te decyzje zostały
podjęte właśnie w taki sposób i te decyzje mają właśnie taki charakter. Szanowni Państwo, jeśli macie jakieś pytania, a na pewno macie, to proszę o przyjęcie. Jak pan prezydent siedzi, to pozwolę sobie też. Tak, oczywiście, że tak. Powiedział pan, że zrobi porządek w Wilu. Te porządki się zaczęły. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób pan zamierza zrobić porządek z byłym prezesem, z byłymi długami. Nazwisko Zbigniewa Platowskiego omijane jest szerokim łukiem. Natomiast to dzięki niemu te długi powstały, bo to są długi terminowe i zaszłe. Chciałbym, żeby pan się do tego odniósł, bo w moim pojęciu, a czytałem raport, który otrzymał pan w zeszłym roku od Arka Lewandowskiego, obecnego jeszcze prezesa, i tam jest dużo fascynujących, w cudzysłowie, rzeczy, które robił Zbigniew Platowski. Słucham, panie prezesie. Bardzo proszę. Drodzy państwo, ja znam oczywiście ten raport. Z tym, że ja jako prezydent miasta oczywiście nie mam możliwości, żeby w to ingerować. Ja tutaj wychodzę powiedzmy z pozycji współwłaściciela czy właściciela klubu. Od tego są określone organy. Jak pan redaktor doskonale wie, za sytuację bieżącą i pewne zaszłości odpowiada zarząd i rada nadzorcza. I dlatego też będę zgłaszał oczekiwanie wobec Rady Nadzorczej, a myślę, że Rada Nadzorcza wobec zarządu, żeby tą sytuację uporządkować. I tutaj będą oczywiście twarde decyzje, nie będzie żadnego zamiatania pod dywan. Czy pieniążkami, które pan dotował w tej chwili WTK Anglii, będą spłacane długi? Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność klubu. To są pieniądze znaczone, dekretowane na bardzo konkretne cele. I oczywiście, jak pan doskonale wie, z dotacji nie można regulować długów z przeszłości. Panie Krawacki się zgłaszał? Tak, oczywiście, panie prezydencie. Teraz decyzję o wyrzuceniu trzech zawodników, zwolnienie trenera. Pan wspomina o tym, że po sezonie, który dla nas się skończy praktycznie za 3 tygodnie, będą kolejne decyzje. Jakie to mogą być decyzje? Czy ktoś z pionu zarządzającego klubem poniesie konsekwencje za najgorszy sezon w historii? Drodzy państwo, nie wiem, jakie będą decyzje, bo ja to oczywiście nie będę ingerował. Od tego jest Rada Nadzorcza. Ja myślę, że po sezonie Rada Nadzorcza dokona takiej całościowej oceny funkcjonowania klubu, obecnego zarządu, i to Rada Nadzorcza podejmie dalsze decyzje, czy widzi możliwość dalszej współpracy z obecnym zarządem, czy też może zostanie podjęta zaproponowane inne rozwiązanie. Jak również Rada Nadzorcza, myślę, że postawi bardzo konkretne cele przed zarządem na najbliższy sezon. Ja też wnioskowałem do Rady Nadzorczej o to, żeby bardzo poważnie zacząć zastanawiać się i zacząć myśleć o kolejnym sezonie, bo tak jak pan redaktor powiedział, ten sezon jest oczywiście stracony. I dla mnie, drodzy państwo, jest sytuacją nie do przyjęcia, że tak jak powiedziałem na początku, jest to pierwszy rok, kiedy Anvil dostaje formalnie dotację od miasta i tak jak pan redaktor powiedział, jest to najgorszy sezon w całej historii klubu. Ja tego absolutnie nie jestem w stanie zaakceptować, dlatego też powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Zaczynamy porządkować klub. W moim imieniu oczywiście robią to przedstawiciele Urzędu Miasta w Radzie Nadzorczej. Oni zgłoszą bardzo konkretne oczekiwanie wobec zarządu. I myślę, że tutaj zarząd nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał realizować bardzo konkretne założenia. Czekamy na kolejne pytania. Miała być konferencja w klubie, być może z udziałem przedstawicieli klubu, tej konferencji nie ma. No, pytanie do pana, bo pana tutaj mamy. Czy pan orientuje się, dlaczego przedstawiciele klubu nie pofatygowali się, żeby wprost wyjaśnić obecną sytuację i podać też, co dalej, bo jeszcze 5 meczów mamy do końca, co z kwestią trenera, co z dalszymi kwestiami? Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że pytanie skierowane do Rady Nadzorczej i zarządu klubu, dlaczego nie zwołali konferencji. Ja czułem się w obowiązku, nie zwołałem tej konferencji tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby państwa poinformować o sytuacji
sytuacji w klubie, tylko uważałem, że skoro Rada Nadzorcza podjęła takie decyzje, do mnie trafia bardzo wiele pytań jako prezydenta miasta. Czułem się po prostu w obowiązku, żeby na tej konferencji, którą zaplanowaliśmy już ponad tydzień temu, właśnie na czwartek na godzinę 10, żeby również program tej konferencji rozszerzyć o informacje na temat klubu Anvil Włocławek. Ale to są pytania, panie redaktorze, do Rady Nadzorczej i do zarządu. Bartek Sekrecki. Powiedział pan o normalizacji. Trudno mi zaakceptować normalizację, kiedy mówimy o pozbyciu się trzech zawodników oraz trenera, to jedno. I druga sprawa, powiedział pan o przyszłym sezonie. Właśnie, wizerunkowo, marketingowo nasz klub w tym momencie nie jest postrzegany w dobrym świetle i trudno mi sobie wyobrazić, że zawodnicy, mając do wyboru kluby o podobnym budżecie i Anvil, będą do nas przychodzić z otwartymi ramionami. Słuszna uwaga, dlatego to są, myślę, że bardzo dobre pytania też do zarządu, jak dalej sobie wyobraża funkcjonowanie klubu. Drodzy Państwo, ja powiedziałem w rozmowie z przedstawicielami, moimi przedstawicielami w Radzie Nadzorczej, że trzeba zacząć myśleć w sposób odpowiedzialny o najbliższym sezonie. Przede wszystkim trzeba zacząć myśleć o konstruowaniu budżetu na najbliższy sezon, bo ja póki co nie otrzymałem żadnej informacji, że są prowadzone jakiekolwiek działania nad przygotowaniem budżetu na najbliższy sezon. Odbywają się jakieś rozmowy ze sponsorami. Ja ze strony miasta przekazałem bardzo czytelny sygnał i przekazałem informacje całemu środowisku, Radzie Nadzorczej i Zarządowi, jakimi pieniędzmi mogą dysponować ze strony miasta, no ale teraz myślę, że należałoby rozmawiać z pozostałymi sponsorami. Trudno będzie myśleć o najbliższym sezonie w sposób odpowiedzialny, jeśli Zarząd i Rada Nadzorcza nie będzie miała świadomości, jakimi pieniędzmi dysponuje. Drodzy Państwo, ja nie byłem w stanie zaakceptować obecnej sytuacji, bo Państwo doskonale wiedzą, że co najmniej 6-7 klubów z ligi, z ekstraklasy koszykarskiej dysponowało mniejszym budżetem niż Anvil Włocławek w tym roku. Państwo doskonale wiedzą, jakie są budżety klubów koszykarskich, jaki był mniej więcej budżet naszego klubu. I mimo to te kluby osiągnęły znacznie lepsze wyniki. Dla mnie jest to sytuacja nieakceptowalna. Ja takiej sytuacji akceptował nie będę. Dlatego też Rada Nadzorcza podjęła takie działania. Czekamy na kolejne pytanie. Te wszystkie słowa, które słyszymy, przynajmniej ja tak odbieram, takie niezadowolenie jakby, czy dezaprobatę z działań zarządu, jednak takich konkretnych kroków, jeśli chodzi o zarząd, brak. Czy daje pan sobie jakiś czas jeszcze na te konkretne działania zarządu, czy żeby potem znowu nie było za późno, że zbliża się kolejny sezon, a zarząd albo wybierzemy nowy, albo zostanie stary, który no, działa jak działa. Dlatego też, drodzy Państwo, no, miasto nie posiada większości w Radzie Nadzorczej, ale to jest pytanie do Rady Nadzorczej. Tak jak powiedziałem, myślę, że po sezonie zostanie podjęta jakaś całościowa ocena sezonu i działań zarządu i Rada Nadzorcza zapewne podejmie jakieś decyzje. Ja absolutnie w te decyzje nie będę ingerował. Ja przede wszystkim jestem zainteresowany, w jaki sposób ta dotacja, którą miasto udzieliło, zostanie rozliczona i oczywiście jakie będą efekty. Kto będzie nowym prezesem? Pan redaktor mnie pyta. To równie decyzję uzgadnialiście Państwo nie tylko... Równie dobrze pan redaktor mógłby mnie zapytać, kto będzie nowym trenerem. Kto? Nie wiem. Mogę jeszcze przejść do spraw bieżących, jeżeli pan bardzo proszę. Kto będzie prezesem, wszyscy wiemy, trenerem też. Znaczy, wszyscy wiemy? To może jakąś informację. W kwestii formalnej. Czy pieniądze z miasta zostały już przelane na konto? Jeszcze nie. Jeszcze nie, z tego względu, że oczywiście tą dotację wstrzymaliśmy z wiadomych względów. Jaki? Przede wszystkim chodzi mi tutaj o postawę zawodników na parkiecie. Czyli to było wynikiem wyrzucenia, w cudzysłowie, znaczy wyrzucenia zawodników z klubu? Jakie były argumenty za tym, że oni właśnie zostali zwolnieni? Panie redaktorze, zadam panu pytanie. Czy jest... chodzi o konkretnych zawodników. Jest pan pracodawcą? Jest pan pracodawcą? No jest pan pracodawcą? Nie. Ja jestem pracodawcą. Między innymi tutaj podlega mi w urzędzie ponad 400 pracowników i po prostu nie wyobrażam sobie, że urząd, miasto z podatków płaci pieniądze za dobrze wykonywaną pracę, a ta praca nie jest wykonywana. Wie pan, o czym mówię?
Byliśmy na ostatnich meczach. Konsultowane, nie wiem, z jakąś osobą ze świadka sportowego, czy to było konsultowane na przykład z tytularnym sponsorem, firmą Anguilesa, ta decyzja? Panie redaktorze, ta decyzja została podjęta przez Radę Nadzorczą i to jest decyzja autorska Rady Nadzorczej klubu. Panie prezydencie, wiemy, kto podejmował decyzję, tylko pytam się, czy pan z kimś ją konsultował? To jest pytanie do Rady Nadzorczej. Czy Rada Nadzorcza z kimkolwiek konsultowała decyzję w sprawie rozwiązania kontraktów z trzema zawodnikami, rozwiązania kontraktów z trenerem? Czy pan orientował się, że są takie problemy w klubie? Bo kiedy w styczniu spotykaliśmy się na konferencji w Hali Mistrzów, zapytany nawet przeze mnie prezes Rady Nadzorczej Piotr Świderski powiedział, że nie ma na razie tematu sprzedaży akcji z tego względu, że sytuacja w klubie jest stabilna. Co stało się w styczniu, że mamy 2 miliony złotych długu? Znaczy to jest pytanie, myślę, że do przewodniczącego Rady Nadzorczej. Co... Ale pan wiedział o tym, że są jakieś problemy już wtedy, czy nie? Ale rzeczywiście, że wiedziałem, dlatego też, jak państwo widzą, od początku, kiedy objąłem urząd prezydenta, nie umyłem rąk, chociaż mógłbym to doskonale zrobić dla własnego dobrego samopoczucia i nie uczestniczyć bezpośrednio tutaj, powiedzmy, w tych sprawach związanych z klubem koszykarskim, z ustabilizowaniem sytuacji koszykówki we Włocławku, ale też podjąłem trudne też decyzje, żeby bezpośrednio angażować się, oczywiście tutaj nie mówię tutaj o działalności klubu, ale przede wszystkim bezpośrednio też angażować się w działalność na rzecz ustabilizowania całej sytuacji. I zdaję sobie z tego sprawę, zdaję sobie sprawę z mojej odpowiedzialności i od tej odpowiedzialności nie uciekam i dlatego też będę oczekiwał od Rady Nadzorczej takich naprawdę skrupulatnych, konsekwentnych decyzji w sprawie ustabilizowania sytuacji w klubie koszykarskim. Czy ma pan jakąś wiedzę, bo skoro tutaj padła informacja, że jest wstrzymana dotacja, powiedzmy, że trafi za kilka dni, rozumiem, na konta, nie można tych pieniędzy przekazać na zaległości. Więc w jaki sposób zarząd klubu, znaczy mówmy, zarząd klubu to jest jednoosobowy, a więc Arek Lewandowski, spłaci zobowiązania? Ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Znaczy ja myślę, drodzy państwo, że to jest pytanie do prezesa, czy rzeczywiście ma jakiś pomysł, jakąś koncepcję, żeby z tego zadłużenia wyjść. Ja rozmawiałem z przewodniczącym Rady Nadzorczej, więc jakieś pomysły oczywiście są. Natomiast doskonale państwo wiedzą, że no formalnie oczywiście nie ma możliwości, żeby zobowiązania z przeszłości były spłacane z dotacji. I to dotyczy i ta sytuacja dotyczy zarówno koszykówki, jak i piłki nożnej. Moje teraz takie pytanie. Kiedy Arek Lewandowski obejmował funkcję prezesa, wiadomo jaka była sytuacja. Ktoś odszedł, ktoś przyszedł, mówiło się o zadłużeniu. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że to jest dług aż 2 milionów złotych. Moje pytanie jest, czy przez ten okres sprawowania funkcji przez pana Arka Lewandowskiego ten dług w jakiś sposób zmalał, czy on jeszcze się powiększył? Panie redaktorze, nie odpowiem panu na to pytanie, po prostu nie mam takiej wiedzy. Nie wiem. Nie wiem. Można powiedzieć, że Rada Nadzorcza ukarała zawodników, zwolnienie, trener, to jest, umowa z trenerem została rozwiązana. Okazuje się, że podobno takie są kontrakty, że prezes nie mógł tego zrobić. Czy to prawda? Pan się orientuje? Że tylko na wniosek trenera można było ukarać zawodników? Przykro mi niezmiernie, ale też nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ja oczywiście kontraktów nie widziałem. Zresztą nie ma takich podstaw prawnych, żeby ja te kontrakty mógł obejrzeć z uwagi na to, że istnieje jakaś tam tajemnica oczywiście handlowa, więc myślę, że te kontrakty są w dyspozycji Rady Nadzorczej, zarządu i to myślę, że oni powinni udzielić odpowiedzi na to pytanie. Mówił pan też na jednej tutaj z konferencji, że jeżeli nie będzie play-offów, a powiedzmy sobie szczerze, po wtorkowych decyzjach tych play-offów nie będzie, to nastąpi zmiana prezesa. Rozumiem, że do 26 jest pan prezes tylko. Panie redaktorze, ja pamiętam co mówiłem, nigdy nie mówiłem o zmianie prezesa, mówiłem o ewentualnych zmianach personalnych. Jak państwo wiedzą, takie zmiany personalne zaistniały, no chociażby rozwiązanie kontraktów z trzema zawodnikami i z trenerem. A jeśli chodzi o pozycję prezesa, dalszą jego pracę, no to Rada Nadzorcza podejmie decyzję po takiej gruntownej ocenie obecnego sezonu. A pan chciałby na przykład, żeby następny sezon to był taki sezon przejściowy? Bo wiadomo, jest 2 miliony długu, budżet będzie na takim poziomie, ale to trzeba cały czas spłacać. Wiem, że na Radzie Nadzorczej była rozmowa nawet o upadłości klubu. Co pan na ten temat sądzi? Znaczy ja jestem zainteresowany, żeby klub funkcjonował na stabilnych podstawach. Nie będziemy w następnym sezonie pewnie oczekiwać wyników na miarę
powiedzmy pierwszego czy też trzeciego miejsca. No, z całym szacunkiem musimy znać swoje, zaakceptować swoje miejsce oczywiście też w szeregu, ale myślę, że Rada Nadzorcza też przedstawi oczekiwania wobec zarządu, czego będzie oczekiwała, a dla mnie głównym takim elementem będzie po prostu ustabilizowanie i taka powiedzmy przede wszystkim stabilizacja organizacyjna klubu. I tego będę oczekiwał od moich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Ja wcześniej pytałem, czy pan konsultował, czy pan rozmawiał z prezesami Anwilu S.A. na temat tej decyzji, a czy też pan rozmawiał na temat przedłużenia umowy? Przedłużenia? Anwilu w stosunku do klubu koszykówki Wosołek, jeśli chodzi o sponsoring, do tytularnego sponsora Anwilu. O Anwil? Tak, oczywiście rozmawiałem dwukrotnie i tutaj z panem prezesem Anwilu Włocławek dyskutowaliśmy o tym dość długo. Sytuacja jest oczywiście otwarta, ale tak jak powiedziałem, gdyby państwo skierowali to pytanie do prezesa Anwilu, pewnie by prezes Anwilu tą sytuację, te moje słowa potwierdził. To sponsor tytularny też ma określone oczekiwania. Oczekuje przede wszystkim takiej stabilizacji organizacyjnej klubu i myślę, że wtedy ta dotacja po prostu i dalszy sponsoring nie będzie zagrożony. Panie prezydencie, pan prezes myśli o tym sezonie, nie wybiega z tymi myślami na przyszły, bo nie wie, co z nim będzie, tak szczerze, także nie może myśleć o jakimś tam podejmowaniu decyzji. Rozumiem, że ci zwolnieni zawodnicy będą mieli wypłacone pieniądze do końca kontraktu, no bo inaczej się nie da, więc praktycznie my tracimy też raz na to, że te wyniki będą jakie będą, czy w tej sytuacji zarząd, czy Rada Nadzorcza myśli, aby w jakiś sposób zrekompensować to kibicom? Bo takie pytanie padło tutaj nawet od kibiców. Znaczy ja nie odpowiem na to pytanie. No, myślę, drodzy państwo, że tutaj szereg pytań to... Ale jak pan uważa, o tak, w ten sposób, bo pan nie odpowie, ale wiadomo, że jak gdyby pan w jakiś sposób zgłosił jakąś taką propozycję, to sądzę, że Rada Nadzorcza by chyba się przychyliła do pana. Nie sądzę. No, Rada Nadzorcza jest ciałem statutowym w klubie. Ja mogę oczywiście takie oczekiwanie zgłosić tylko i wyłącznie do dwóch członków Rady Nadzorczej, bo jest dwóch reprezentujących miasta na pięciu, więc tutaj nie mamy absolutnie większości. Natomiast ja prywatnie mogę oczywiście powiedzieć, że uważam, że ten sezon jest oczywiście stracony i te oczekiwania w postaci play-offu nie zostaną wypełnione i po prostu trzeba tą sytuację zaakceptować, no i spowodować, żeby następny sezon po prostu był lepszy. Panie prezydencie, wróćmy jeszcze na chwilę do mojego pierwotnego pytania dotyczącego raportu, który pan otrzymał. Ta wiedza, która tam jest zawarta, którą pan posiada, co pan z nią zrobi? Co ja zrobię? Tylko tak się wtrącić, ten raport jest jawny? Ten raport jest jawny, jeżeli mogę się dowiedzieć? Niestety nie. Znaczy, drodzy państwo, wiecie doskonale, że ten raport został sporządzony przez sponsora tytularnego. I on jest... Sponsor tytularny, bardzo przepraszam, że panu przerwę, dokładnie wypisywał, co żąda i co chce, żeby było zrobione w klubie. Więc ja myślę, panie redaktorze, że to jest pytanie do sponsora tytularnego, jak on do tego podejdzie. To jest w pańskim posiadaniu. Panie prezydencie, proszę nie uciekać od odpowiedzi. Ale ja nie uciekam od odpowiedzi. Ja oczywiście mogę powiedzieć, jakie ja zgłoszę oczekiwania wobec moich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej i mogę po prostu za to wziąć po prostu tylko i wyłącznie odpowiedzialność. Robert Treczko, lokalny przedsiębiorca. Od dawna puka do drzwi koszykarskiej braci. Czy brany jest ten człowiek, jego firmy pod uwagę, jeśli chodzi o sponsorowanie? Panie redaktorze, to jest pytanie do Rady Nadzorczej. Ja oczywiście uważam, że sytuacja jest otwarta. Uważam, że z każdym trzeba rozmawiać. No ale to ostatecznie Rada Nadzorcza podejmuje decyzję. Czy pański przedstawiciel rozmawia z Aneką w sprawie sponsoringu? Nic mi o tym nie wiadomo. Było spotkanie w sprawie tego nowego inwestora, czy w jakimś czasie, bo wtedy to był styczeń, czy luty, marcu, były już takie spotkania na ten temat, czy to było tylko jedno takie sondażowe, można powiedzieć, spotkanie? Drodzy państwo, powiem tak, jeśli mówimy o nowych sponsorach, bo ten temat rzeczywiście się przewija. Oczywiście takie rozmowy są prowadzone ciągle i to też z moim udziałem, nie ukrywam, bo ja też nie będę ukrywał, że będę starał się wspomóc finansowo i zaprosić innych sponsorów także do współpracy, jeśli mówimy o włocławskiej koszykówce. Tylko każdy ze sponsorów ma określone wymagania. Te wymagania oczywiście są związane przede wszystkim z ustabilizowaniem sytuacji klubu. Nie może być takiej sytuacji, jaką żeśmy notowali na ostatnich meczach, że
drużyna po prostu przestała grać, zawodnicy przechodzą obok meczu, trener sobie absolutnie nie może z tym poradzić, a kibice wychodzą z sali. Jest to naturalne, ja to doskonale rozumiem. Mikołaj Witliński rozwiązał kontrakt z Anwilem Włocławek. Czy ma pan jakąś informację, czy zagra w sobotnim meczu, czy na razie? Nie, ja nie wiem. Nie wiem. To są pytania do trenera, do prezesa ewentualnie. To jeszcze może jedno pytanie do pana, bo wiele pytań nie do pana, teraz do pana. Panie prezydencie, pan zapowiedział zwiększanie sukcesywne z roku na rok w tej swojej kadencji dotacji od miasta na klub Koszykówki. Czy wobec tych zawirowań, słyszymy, że ostatni przelew pan wstrzymał, za chwilę będzie, ale był wstrzymany. Czy wobec tych zawirowań pan ten swój zamiar podnoszenia dotacji utrzymuje? No bo temat robi się troszkę niebezpieczny. Ale rzeczywiście, drodzy państwo, tak jak powiedziałem na początku, no Anwil to jest marka. Anwil to jest marka. W tej chwili może ta marka ma jakąś tam rysę, prawda, na swoim wizerunku. Nie jest to spowodowane winą ani moją, miasta, kibiców tym bardziej. I dlatego też absolutnie się z tego nie wycofuję, bo państwo doskonale wiedzą, że nie da zbudować się profesjonalnej drużyny, która ma być wizytówką miasta, bez współpracy z lokalnym samorządem. Tak dzieje się w całej Polsce i oczywiście, tak jak zapowiadałem wcześniej, pieniądze na ten cel znajdą się. I te pieniądze oczywiście sukcesywnie będziemy zwiększać, z tym, że oczywiście będziemy zgłaszać bardzo konkretne oczekiwania. Ja, panie prezydencie, chciałbym pana prosić o wyrażenie swojej prywatnej opinii jako Marka Wojtkowskiego. Problem koszykówki to nie jest przed 2 lat. To jest problem niepłacenia ZUS-u, Urzędu Skarbowego i to jest początek nowego stulecia, nawet może jeszcze troszeczkę wcześniej. Co roku zdawany jest raport, tak, bo musi być zdawany do prezydenta, bo ma swoje udziały i do głównego sponsora. I tak co roku się działo. Także do byłego pańskiego poprzednika Andrzeja Pałuckiego. Także do radnych. A przecież radni tutaj urzędują. Urzędowali także w Platformie. I bardzo pański bliski przyjaciel, mam wrażenie, lub też bliski kolega, senator Andrzej Person, też o tych problemach wiedział. Niech pan się ustosunkuje do tego. Czy to było w porządku? Ukrywanie, ja powiem wprost, dziadostwa, które w tym klubie było, poprzez złe zarządzanie niedoprawdy. Drodzy państwo, ja wyrażę oczywiście swoją opinię. Dla mnie jest to sytuacja nie do zaakceptowania. Dlatego też ja nie będę, powiedziałem to wprost moim przedstawicielom w Radzie Nadzorczej, takiej sytuacji akceptował i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nawet złotówka została przekazana na rzecz klubu, w którym istnieje domniemanie, że ta złotówka zostanie wydana w sposób niezgodny z prawem, czy mówiąc wprost, zdefraudowana. I ja oczywiście w tych swoich decyzjach będę niezwykle konsekwentny, dlatego też, jak państwo widzą, Rada Nadzorcza na mój wniosek podjęła bardzo twarde decyzje i myślę, że to nie jest koniec takich twardych, niepopularnych decyzji, ale uważam, że inaczej nie przywrócimy koszykówki na odpowiednim poziomie we Włocławku. Musimy mieć tego świadomość, dlatego też tutaj apel do państwa o pomoc. Dla mnie to nie są łatwe, drodzy państwo, decyzje, wiedzą państwo doskonale, państwo redaktorzy zajmujący się koszykówką i sportem, że uczestniczę w meczach od wielu lat. Nie są to łatwe decyzje, ale myślę, że po prostu innej drogi nie ma, a ja będę w tym konsekwentny. Marcin przypomniał ostatnią konferencję, w której pan uczestniczył. Przypomnę pytanie, które zadał. Ja przypomnę zaś swoje pytanie skierowane do prezesa. Czy spłacony został dług? A Arkadiusz Lewandowski powiedział, został spłacony. Skąd to kłamstwo? Bo nie został. Nie ma bańki, są 2 miliony. Panie redaktorze, to jest pytanie do prezesa. Pan go zmusi, żeby rozmawiał z nami? To unika. To znaczy, ja nie potrafię zmusić, ja mogę ewentualnie też prosić Radę Nadzorczą, żeby oczywiście przewodniczący się z państwem spotkał, bo uważam, że takie informacje i taka rzeczowa dyskusja o problemach trudnych po prostu jest potrzebna. Dlatego ja też nie jestem w stanie udzielić państwu odpowiedzi na wiele pytań technicznych, bo oczywiście nie mam takich uprawnień, żeby takie informacje państwu przekazywać, albo po prostu nie mam wiedzy na ten temat. Rada Nadzorcza zdecydowała się zatrudnić w ostatnim okresie Kowacewicza kompletną nogę koszykarską. Nie wyrażę swojej prywatnej opinii, jeśli państwo pozwolą. Ale to pańscy ludzie są w Radzie. Rada Nadzorcza, raczej to chyba był, to raczej była inicjatywa zarządu. Nie Rady Nadzorczej.
Panie prezydencie, ja czy nie obawia się pan, że to odium rozgoryczenia mieszkańców i kibiców odczuwam to spadnie na pana w takiej sytuacji, że tak wyasygnowano środki budżetowe właśnie z budżetu. Nie wyasygnowano, tak? Wyasygnowano. No, wyasygnowano. Ale to zostało przekazane czy nie? Będą przekazane w najbliższym czasie, tak. W związku z tym, no właśnie, taka sytuacja, to bardzo dobry pomysł pana, że właśnie niech odbierają te pytania państwo z Rady Nadzorczej i oni powinni stawić temu czoło, a nie dzisiaj. Dlatego, drodzy państwo, jeśli chciałbym uciec od tematu, jeśli bym chciał... To jest współwłaścicielem także. Jeśli bym chciał uciec od sytuacji, tak jak to często, nie wyrzucając wprost, robił to mój poprzednik, to ja bym się w ogóle z państwem nie spotkał i w ogóle bym na ten temat nie rozmawiał. W ogóle bym w to nie ingerował. Natomiast uważam, że całemu środowisku koszykarskiemu, wszystkim kibicom Włocławka, koszykówki, Anwilu, po prostu jestem zobowiązany. Jestem zobowiązany jako współwłaściciel klubu. I powtarzam, tutaj będą naprawdę twarde, konsekwentne decyzje, nie będzie zamiatania pod dywan i tak jak obiecałem na początku, doprowadzę do ustabilizowania tej sytuacji. Na poziomie ligowym, a czy pan myśli też o kufarach? Zapomnieliśmy kompletnie. Naturalnie. Co się Marcin stało? Naturalnie. Mamy 2 miliony długu. Mamy 2 miliony długu. No ja się pytam, bo się pytam. Panie redaktorze, proszę się teraz zapytać, jaki dług posiada Włocławia. Też bardzo dobre pytanie. Ja byłem na walnym. No właśnie. No. Kolejny klub, prawda, będący wizytówką miasta. Szanowni państwo, są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze mam pytanie. Bardzo proszę. Kwestia, mówi pan o normalizacji i stabilizacji klubu. Natomiast poprzez tą decyzję, na pana wniosek, rozstanie z zawodnikami i trenerem spowoduje powiększenie tego. Bo wszyscy koszykarze, gdyby sezon się skończył z końcem kwietnia, wypłacono by im pieniądze do końca kwietnia, być może w przyszłości, ale do końca kwietnia na tym by się skończyło. Natomiast oni mają umowy do końca czerwca i w momencie, kiedy teraz ich wyrzucono, mówiąc potocznie, dostaną pieniądze do końca czerwca, pójdą do sądu i wygrają. To spotęguje, powiększy jeszcze dziurę budżetową. To jest pytanie do zarządu i do Rady Nadzorczej, z tym, że ja powtarzam. Ja po prostu ze swojej strony nie jestem w stanie zaakceptować nieróbstwa i niewykonywania swoich obowiązków. I tutaj będę konsekwentny. Nawet jeśli to miasto będzie kosztowało też finansowo, nie jestem w stanie tego zaakceptować. Drodzy państwo, zrozummy też jedną kwestię. To też jest sygnał wysłany dla potencjalnych sponsorów. Że tutaj jest Rada Nadzorcza, która podejmuje często twarde, niepopularne decyzje, ale te decyzje podejmuje i się nie boi podejmowania takich decyzji. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy. Spokojnie. A jednak są. Proszę. Przejdźmy do tej Włocławii, no bo słyszę, że pan będzie wyrzucał to z ciekawości, kto tu straci pracę. A dlaczego mnie pan pyta o to? Ja tylko mogę się wypowiedzieć na ten temat przekazania dotacji, natomiast Włocławia jest zorganizowana w formie stowarzyszenia, jest Rada Nadzorcza, jest zarząd, jest komisja rewizyjna i to są pytania, myślę, że do tych gremiów. Czy też ma wstrzymaną dotację Włocławia? Podobnie jak i Anwil Włocławek, ta dotacja została wstrzymana w całości dla obydwu klubów. Z jakiego powodu? Nie ma specjalnych powodów. Te pieniądze zostaną w najbliższym czasie przekazane. Jeszcze kwestia Włocławka na koszulkach, która ja tak walczę od jakiegoś czasu, kilku lat. Jest szansa, że jeszcze w tym sezonie miało być na koszulkach rozgrzewkowych. Miało być. Też pytanie do obecnego zarządu. Dlaczego nie jest? A w nowym sezonie? No, panie redaktorze, ja nie projektuję koszulek dla zawodników Anwilu, no z całym szacunkiem. Nie ma nic wspólnego tutaj z projektowaniem. Wiadomo, że chodzi o pieniądze, tak? No jak państwo wiedzą, pieniądze są. Czy miasto będzie chciało, żeby to było na koszulce, to się też wiąże z odpowiednimi pieniędzmi przekazanymi dla... Więc jak państwo doskonale wiedzą i pan redaktor Gołębieski również wie, te pieniądze są, zostaną przekazane. Będziemy oczekiwać, żeby nazwa miasta została przywrócona na koszulkach, bo jest to oczywiście naturalne. Tyle mogę powiedzieć. Zapraszamy kibiców w sobotę na mecz. Marcin Woźniak poprowadzi ten zespół do zwycięstwa. Szanse dostaną, rozumie, Raczyński, Krajniewski i młodzi koszykarze. Panie redaktorze. Pytam trenera. Rozumiem, że jeszcze jesteśmy w konwencji prima pilisowej.